Prace nad żukiem skutecznie spowalniają mi normalne obowiązki, praca, jak i inne projekty. Pokażę Wam jeden z nich. Oto kuchenka, raczej aneks kuchenny do przyczepki namiotowej, którą kupiliśmy kilka miesięcy temu. Wymagało to troszkę pracy. To jest zlew, kuchenka, szuflady, nowe lampki. Całość była strasznie zastała, wymagała przesmarowania, odmalowania. Ten cały aneks prawdopodobnie komuś się podczas jazdy odpiął, więc był cały pogięty. Był zniszczony. Jest już doprowadzony do używalności. Teraz pokażę Wam resztę tego zestawu, czyli przyczepkę namiotową Conway Olympia. Tak to wygląda. Jak widać tutaj dyszel, czyli jest to faktycznie przyczepka, 8 miejsc do spania, duży przedsionek, jest ogromna, strasznie dużo rozkładania. Czekam tylko na impregnat, żeby to zaimpregnować i jedziemy. Jedziemy sobie na rodzinny weekend, żeby wykorzystać to tak jak należy. Także ostatnie 2 tygodnie pracowałem nad tym, głównie nad częścią mechaniczną, konserwacja, nowe opony, marowanie łożysk, elektryka. Zobaczmy, co jest w środku. To jest przedsionek z podłogą. Tutaj część rozkładana przyczepy, podwozie, śmieszne 10-calowe kółka. Tutaj jedno łóżko. Tak to wygląda, sorry za bałagan. I to jest właśnie to jedno łóżko. To jest druga strona. Całkiem przestronne, dużo miejsca. No i jakieś tam schowki, półeczki. Fajna sprawa. Polecam. Okay, this is my bit. I've got 2 important announcements and I better get them done before the main part of Carol's update. In 3 minutes time, this video suffers a technical audio glitch. We hope you like how we've papered over the cracks. And speaking of likes, if you like even half of what we do, then please comment, subscribe and share. Otherwise, no one else around the world will ever discover that you can own a van that wasn't made in Germany. That can't be right. Now back to the update. Było kilka przestojów w pracach, zdarzały się krótsze, dłuższe. Ostatni, który troszkę mnie podłamał, to okazała się wiązka elektryczna silnika. Ponieważ silnik ma być sprzężony z automatem, potrzebuje bardziej rozbudowanej wiązki, gdzie jest osobny komputer do skrzyni automatycznej. Pierwsza, którą kupiłem, miała być do automatu, okazała się do manuala, druga okazała się do silnika M43, a nie M42, jak zapewniał sprzedawca. A jest to różnica. Także mam kolekcję wiązek do BMW. Jeżeli ktoś by szukał, coś się wybierze. Jest jeszcze 3 na silniku. I kolekcję złomu, tak jak widzicie. Magazyn rzeczy niepotrzebnych do wywiezienia któregoś razu. Mamy już paliwko, więc czas zająć się zbiornikiem paliwa, wlewem, przewodami, innymi takimi pierdołami. Są one tu, no i kompas BMW, dorobiony smog do baku. Udało się zostawić oryginalny czujnik, więc będzie to się dogadywało ze wskaźnikiem. No i tyle. Zostaje to wszystko podłączyć. Krocki Lego, czas zacząć. Dobra, do zabawy. Muszę Wam coś pokazać. Uroczy dzieciak. Naprawia. Naprawiasz? Gdzie silnik ma kółko? Silnik kółko. No. Masz kluczyk, 10. Okej.
Dajcie, cześć. Żeby nie było za pięknie, oczywiście musiało się coś schrzanić. No i miałem robić co innego, znalazłem sobie robotę. Chodźcie do garażu, powiem wam, o co chodzi. Więc tak, zmieniłem ostatnią wiązkę z manualnej na automatyczną, która jest prawidłowa do tego silnika. Także kolekcja moja czterech wiązek, myślę, że się zakończyła. Wiązka jest rozprowadzona, włożona. No i tak z ciekawości wziąłem kompa, który steruje skrzynią biegów. No i oczywiście, jak pewnie się domyślacie, okazuje się, też mam kompa od silnika podłączonego, wszystko ładnie, pięknie. Tu jest druga wtyczka, do skrzyni biegów. No jak możecie sobie zobaczyć, jest po prostu dupa. Totalnie inna końcówka. Nie ma tego jak zapiąć do eku skrzyni. Jeszcze jest druga wtyczka. Jedna wtyczka nazywa się bodajże X20. To jest ta, co ma więcej pinów. To jest wtyczka do podłączenia silnika, elektryki, zapłonu, czujników i tak dalej. A to jest wtyczka X69, do której z kolei idą napięcia różne i kable do skrzyni biegów, czyli połączenie z pedałami i tak dalej, i tak dalej. I schematu tej wtyczki nigdzie absolutnie w internecie nie ma. Ale zostawmy troszkę dramaturgii na później. Zaczynam poszukiwania kompa na spokojnie, zaczyna mnie troszkę to cholerstwo wpieniać. Tym bardziej, że przez rok mu poświęciłem dużo, dużo cierpliwości. Tak to jest, także tak wyglądają najświeższe wieści z Żukiem. Plan jest, żeby dzisiaj stanął na kołach, ale co do skrzyni biegów, to ciągle mam problem z nią. Zawsze coś jest nie halo. Także nauczka dla was. Nie pakujcie się w coś takiego jak ja, że kupujecie manual i chcecie mieć automat. A tutaj się okazuje, że jest połączona wiązka silnika i skrzyni w jedną całość. Do tego jeszcze dochodzi kilka kabli do pedałów, które później będę musiał dorobić. Także trochę się wpakowałem. No ale cóż, trzeba się bawić, takie jest życie. Tylko dylemat, bo w fabryce wkładali dwa rodzaje skrzyń. Były skrzynie ZF i były skrzynie GM. Ja mam skrzynię GM-owską. Tam BMW się przez jakiś czas z Oplem bratało, bo mieli te same diesle, słynnego TDS-a, wkładali do BM-ek i do Omegi. Komp, wiązka, wszystko musi być pod ten konkretny silnik, pod tą konkretną skrzynię. No i co? No, jeden wielki składak, także po prostu to są klocki Lego. Silnik kupiłem z wiązką i komputerem od jakiegoś tutaj chłopaczka, który się okazał później komputerem od 1.6. Podobno ten silnik latał na tym. Nie bardzo w to wierzę. Więc komputer silnika też mam kupiony gdzieś tam od kogoś z ogłoszenia. Silnik jest z innego kompletu. Wiązka jest na ten moment z innego kompletu. Komputer sterujący i silnika jest z innego kompletu. Skrzynia będzie inna. Jeżeli mi się uda dostać ten przeklęty komputer do skrzyni, też będzie. Więc jak mi się uda to poskładać i to będzie działać, to ja jestem Einstein. Dlatego kupujcie na takie akcje całe auto. Stawiasz sobie auto za szopę, tniesz, wyciągasz, jeszcze to, co sprzedasz, jest twoje, stopa zwrotu. Nauczka na przyszłość. Ale spoko. Podejrzewam, że następny Żuk będzie zbudowany na Tesli albo w tylu. Pożyjemy, zobaczymy. Będziesz śrubkę, Bruno? Co? Nie. No zakładaj kółko. No kręć. Okej. Jest? Jest. Ostatni dzień czerwca. Pierwszy raz od pół roku Żuk opuścił ten garaż. Jeszcze nie o własnych siłach, ale ma już zawieszenie, ma koła, ma jakiś silnik, został wypchnięty. Zimą go wypychałem na zewnątrz, to nie miał jeszcze silnika, nie miał haka, nie miał lamp z tyłu. Dużo rzeczy nie miał.
1 lipca, chociaż na to nie wygląda. Po kilkudniowej przerwie spowodowanej innymi sprawami, całej tej traumie związanej ze skrzynią biegów i wiązką, czyli tym, że perspektywa żuka na drogach znów się odsuwa, wróciłem do garażu, zajęliśmy się pierdołkami. Czym konkretnie? Już wam pokazuję. A, Bruno tankuje rower. W każdym razie żuk jest już na kołach, jak ostatnio nagrywałem. O, to z dupki. Zająłem się wkurzającym, opadającym sufitem. Pewnie niewiele widać. W każdym razie tak to wygląda po latach to wszystko. O, nie trzyma kształtu za bardzo, jest kilka centymetrów w dół. Teraz czekamy na Big Bang. To wszystko ma 20 plus lat. Widziałem nowsze, wiele nowszych aut i bardziej cywilizowanych, gdzie to pod sufitka wisiało jak stare piersi. Śmiesznie to wygląda, bo żuk ma jednak zakrzywiony dach. Jest ten łuk, który tutaj widać. Kształt tego wycinka. A tak on jest płaski po prostu, więc wygląda to dosyć dziwnie. Zająłem się na razie tym sufitem nad kierowcą. Tak to wygląda, troszkę masakrycznie. Trzeba to ściągnąć, podkleić, podeprzeć. I nowe daszki. Daszki przeciwsłoneczne pochodzą bodajże z Transita współczesnego. Zamiast tych oto starych, wiszących, zmęczonych życiem produkcji FSC. A więc płyta pilśniowa, która trzyma konstrukcję pod sufitki, jest podklejona. Przy okazji możecie być ciekawi, dlaczego wygląda tak moje oko, jak wygląda. Drugi raz w ciągu miesiąca miałem wyciągany w szpitalu opiłek, kawałek metalu z oka, mimo gogli, które używam cały czas, tak samo jak nauszniki. Trzeba dbać o swoje zdrowie, a więc nie polecam takich gogli. Teraz kupić nowe, zainwestować w coś lepszego, to być może będzie chronić oczy lepiej. W poniedziałek dopiero zdałem sobie sprawę, że mam ten opiłek w oku, więc wczoraj we wtorek wyciągnęliśmy go. Także ta sprawa jest załatwiona, powinno być wszystko ok. No i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Na ten moment niezły miks. Wszystko jest podparte. Sporo kleju tam poszło. Także myślę, że to tyle na dzisiaj. Tutaj nic więcej się nie da zrobić. Resztę prac zostawię tutaj oczywiście na jutro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jakiego kleju używam, od lat używam jednego kleju. Soldol Fix All. Mocny. Fajnie się nakłada. Przy okazji jest całkowicie neutralny dla metalu. Także nie powoduje korozji. Używam go od lat. Dobrze się sprawdzał przy trabantach, przy klejeniu duroplastu do konstrukcji. Tak mocny jak fabryczny, do tego dużo elastyczniejszy. Sprawdza się przy innych zastosowaniach. Dosyć twardy, ale ciągle plastyczny, gdy zaschnie. Tak wygląda zaschnięty glut. Jak widzicie, jest sztywny, ale przy okazji, żeby to rozerwać, to trzeba by użyć naprawdę, naprawdę dużo siły. Stosujcie słuchawki, stosujcie gogle, stosujcie rękawiczki. Pracujcie nad swoimi autami. Chyba to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.